sesję. A więc, tajna samozwańcza kapituła do spraw mianowania w uznaniu niezmierzonych zasług na polach turystyki krajowej i zagranicznej, a także mając na uwadze niezwykły hart ducha nominowanej, czyli Kobitka, jej twórczą kreatywność, szerokie kontakty, urok osobisty i młodzieńczy zapał, postanawia powierzyć tytuł komandora chyba 40, bo to jest po rzymsku, spotkania pokoleń w roku 2018 koleżance Marii Bittel z Domu Błażejowej. Wow! Czerpiemy przykłady z lepszych. Tak. Przypomnę wam, że moja obecna żona, Małgorzata Błażejowicz z Domu Doleciek, wymyśliła tą imprezę lat temu 40 i była pierwszym, wówczas to jeszcze się zwało dyrektorem. Ja byłem też dyrektorem 26 w Stekle, żeśmy do Unii wchodzili, żeby wyjść niebawem. No i to jest już jakby następne ogniwo w tym maczu. To jest efekt waszego dyrektorowania. Tak. I jeszcze dokończę. Tytuł powyższy, będący wyrazem uznania i zaufania szerokich kręgów Ramoli, przysługuje nominowanej ze wszech miar i po wsze czasy. W imieniu kapituły kilkaset nieczytelnych. Komandorką jestem ja, natomiast wszyscy wiecie, że spotkanie zrobimy my, Beatlowie. Tak, nie. Bardzo dziękuję za niezmierne zaufanie, jakim grono szacownych, zupełnie nikomu nie znamy. Mafiozów mnie obdarzyło. Dziękuję. W normalnych okolicznościach dostali dzisiaj byście perfidnego maila tuż o północy. Ale ponieważ okoliczności są bardzo nienormalne, moja pani ośrodkowa zachorzała i jakąś miała szpitalną przygodę i nawet jakieś dziecko swoje mianowała, które ze mną korespondowało, więc trochę się opóźni. Ja myślę, że najdalej do połowy grudnia na pewno ten mail już przyjdzie. I w ciągu doby myślę listę zamknięte. A będą jeszcze miejsca? Czy już miejsc nie ma? Przynajmniej w jej ośrodku jest ośrodkowo jeszcze do wynegocjowania. Dyrektoriat będzie miał gdzie spać. Dyrektoriat się poradzi. Rząd się wyżywi. Każdy ma chińsko, żeby było blisko, żeby nikt nie marudził. Że tak powiem, idziemy w ilość. Na 40 będzie to 40 uczestników. Tak, co jest? Że chyba to ci czasie z nim. Na 40 lecie, to będzie bilety pośrednie. Ja się zostawiłam malutkie dziecko, które miało... Nie ma... Czy przyjechałem? Ale to...